Najdrożsi, witajcie w kolejnym filmiku z cyklu opowieści, skrypty. Dziś porozmawiamy o krwiożerczych bestiach, jakimi są kleszcze. I dlaczego nie powinny znajdować się ani na naszym psie, ani na naszym kocie, ani tym bardziej w naszym domu. Obalimy też kilka mitów z nimi związanych. Drodzy Państwo, często zdarza się, że przychodząc do gabinetu, właściciel mówi: nie zabezpieczam mojego burka, gdyż. I pojawiają się tutaj trzy argumenty, na temat których chciałabym chwilę z Państwem porozmawiać. Argument pierwszy. Nie zabezpieczam burka, gdyż mieszkamy na strzeżonym osiedlu, nie ma tam zbyt dużo robactwa, wszyscy są bardzo porządnymi ludźmi, są tylko drzewa, prawda, krzewy, nie chodzimy po żadnych lasach, wsiach czy innych. Drodzy Państwo, to nie ma większego znaczenia. W Polsce mamy najbardziej popularne, jeżeli chodzi o psa i kota, są dwa gatunki kleszczy. Jeden z nich to kleszcz łąkowy. Jak sama nazwa wskazuje, łąkowy. Czytaj, możesz go znaleźć na łące. Kleszcz nie siedzi gdzieś wysoko na drzewie, nie macha do nas i nie spuszcza się jak Spider-Man z wysoka. Kleszcze lubią sobie usiąść na wysokości plus minus metra nad ziemią. Wobec tego krzewy, trawy, to są wszystko rzeczywiście miejsca, gdzie ten kleszcz będzie czyhał na naszego podopiecznego. Wysokie drzewa nie są tutaj absolutną koniecznością. Mit obalony! Drugi właściciel. Nie zabezpieczam mojego psa, gdyż wiem o tym, że sezon kleszczowy rozpoczyna się z początkiem lata, a kończy z jesienią. Wobec tego przez resztę roku nie widzę potrzeby, ażeby zabezpieczać mojego psa. Błąd! Drodzy Państwo, efekt cieplarniany to nie tylko zwiększona popularność Grety Thunberg i topniejące lodowce, to również kwestia tego, że zimy w Polsce już nie są takie ostre, a lata stały się bardziej wilgotne. Czytaj! Eldorado dla takiego kleszcza. Nie mamy już jasnego podziału na to, kiedy one są, a kiedy nie. Są z nami absolutnie cały rok. Fakt, że są najbardziej aktywne na początku lata i pod koniec jesieni, to akurat fakt. Tutaj muszę się z panią Florentyną zgodzić. Niemniej to nie jest tak, że zwierzę poza tym etapem, poza tym okresem jest jak najbardziej bezpieczne, bo nie jest! Pacjenci z chorobami odkleszczowymi przychodzą do nas w grudniu, w styczniu, we walentynki. No wyobraźcie sobie taką sytuację. Młoda narzeczona, piękna, sama w domu. Kwiaty, świece, jadalna bielizna. A narzeczony musi siedzieć na kroplówce dożylnej 3 godziny z burkiem, gdyż ten jakieś tałataństwo od kleszczora złapał. Uratuję Państwa przed taką klęską, prawda, miłosną. Zaraz opowiem, jak to zrobić, ażeby tak nie skończyć, jak rzeczony właściciel przytoczony tu. Mit numer 3. Nie zabezpieczam mojego psa, bo jestem odpowiedzialnym właścicielem. Po każdym spacerze dokładnie go przeglądam, przeczesuję i ściągam z niego kleszcze. O, panie Kazimierzu, trafił swój na swego, będziemy mieli intelektualny pojedynek, bo pan Kazimierz wcale do końca tak się nie myli. Dlaczego? Słuchajcie, kleszcz, żeby przekazać naszemu psu którąś z tych niebezpiecznych chorób odkleszczowych, rzeczywiście potrzebuje pożreć tego burka Jurka troszkę dłużej, bo od 8 godzin w górę. Kiedyś uważaliśmy, że 48, teraz już wiemy, że rzeczywiście nawet 8 godzin wystarczy, żeby nasz pies zachorował. Więc okej, okay, punkt dla pana Kazimierza. Fajnie, że przygląda swojego psa. Niemniej, słuchajcie, każdy, kto kiedyś kleszcza widział, no to wie, że ten kleszcz znaleziony przez nas, no to on raczej taki jest całkiem sporawy, jak już się napije. Wielkości bobu, ziarnka, fasoli, no nic ładnego i przyjemnego, ale raczej go nie sposób przeoczyć, zwłaszcza jak leży na środku dywanu taki opity. Ale mało kto wie, że kleszcze mają kilka form rozwojowych i jest jeszcze coś takiego, taki, wiecie, baby kleszcz, maleństwo takie, wielkości ziarnka sezamu, które naprawdę jesteśmy w stanie spokojnie przeoczyć, zwłaszcza jeżeli mamy jakiegoś psa z bardzo gęstą sierścią, dużym podszerstkiem, jakaś duża rasa. Słuchajcie, w okolicy łóżka, odbytu, w przestrzeni międzypalcowej, my takiego ziarnka sezamu po prostu nie zobaczymy. My zobaczymy, jak to ziarnko już ziarnkiem sezamu nie będzie, a stanie się po prostu taką, o, dorodną fasolką obeżartą, powyżej 8 godzin, pies zarażony, dziękuję, zamiecione. Wobec tego, panie Kazimierzu,
Jest dużo racji w tym, co pan mówi. Niemniej chyba chciałabym z panem przedyskutować kwestię ochrony od kleszczy, jak się pan zgodzi. Drodzy państwo, no dobra, a co zrobić w momencie, kiedy ten klesz już jest? No słuchajcie, spróbujcie go wyciągnąć sami. Zachęcam, czemu nie? Nie zrobicie jakiejś wielkiej krzywdy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której będziecie jechać z psem, prawda, 50 km, wiecie, z Majówki do Mikołajek, tylko po to, żeby w całodobówce kleszcza wyciągnąć. Więc spróbujcie zrobić to sami, tylko powiem wam jak. Po pierwsze, czego nie robić. Nie zasmarowujemy tego dziada żadnym szuwaksem po prostu z, prawda, przeszłości typu gęsie sadło. Albo, nie wiem, śmietana, masło, inny łój. Nie, absolutnie nie robimy takich rzeczy. Kleszcza po prostu trzeba się pozbyć, trzeba po prostu go wyciągnąć. Na rynku jest cała masa różnych, prawda, ustrojstw do tego, żeby kleszcza wydłubać. Lassa, pętle, pensety, szczypce. Ja natomiast dzisiaj chciałam państwu polecić kleszczołapkę. Tak to wygląda, słuchajcie, super opcja. Niewielka, plastikowa, absolutnie urocza, najpiękniejsza, prosta w obsłudze. Nie da się jej zepsuć, bo co tutaj zepsuć? No, nawet złamać ją będzie ciężko, drodzy państwo. Kosztuje grosze, dostępna jest właściwie w każdej aptece. Świetnie nadaje się do wyciągania kleszczy i u psa, i u kota, i u człowieka, i u kogo tam będziecie chcieli z tego kleszcza wydubać. Widzę po właścicielach, że rzeczywiście świetnie sobie z nią radzą. Więc z tego względu bardzo ją chciałam polecić. Kleszcza takiego po prostu trzeba wydłubać. Kleszczołapką go łapiemy, kleszczołapką go podważamy, nie kręcimy w lewo, w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek z zegara słonecznego. Nie ma większego znaczenia to, jak to zrobicie. Na takiego kleszczołapkę nakładamy, wyciągamy po sprawie. Jeżeli zdarzy się tak, że rzeczywiście klesz nam nie wyjdzie w całości. Może się zdarzyć tak, że tam przytwierdzona na psie czy kocie zostanie jego paszcza. Mała czarna kropka, z którą państwo nie wiecie co robić, bo jak ona się już tak bardzo mocno przytwierdzi, to rzeczywiście wyjść nie chce. Wtedy, kochani, jeżeli rzeczywiście nie dajecie rady jej wydłubać, albo możecie się zgłosić do nas, albo po prostu możecie ją zostawić. Ona najprawdopodobniej uschnie i po prostu odpadnie. Natomiast jeżeli będziecie tam gmyrać za dużo, możecie po prostu dookoła zrobić silniejszy stan zapalny, może dojść do po prostu powstania takiego mikroropnia w skórze z racji po prostu nie tyle samego kleszcza, tylko dłubalstwa, po prostu dłubalstwa w miejscu, w którym on użarł. To, że takie miejsce jest zaczerwienione, czasem może się tam pojawić niewielki rumień, jest zupełnie normalną rzeczą. Skóra jakoś się musi bronić na taką inwazję przecież takiej bestii obrzydłej. Zupełnie normalna rzecz. No dobra, ale co zrobić, żeby ich nie było? Podstawowy temat. Drodzy państwo, no, sposobów jest wiele. Ja natomiast chciałam poruszyć dzisiaj trzy opcje, takie, z których najczęściej państwo możecie korzystać w lecznicy, to jest raz. A dwa, chciałam powiedzieć kilka rzeczy na temat tych ochron, na temat tej ochrony jednej, drugiej, trzeciej, których prawdopodobnie nie przeczytacie w ulotce producenta. Ochrona numer jeden. Krople. Znane od tysięcy lat kropelki na kleszcze, prawda? Dla psa i dla kota. Na kleszcze, na pły. Spoko. Spoko, pewnie, czemu nie? Mają plusy takie, że rzeczywiście są preparatem stosowanym wiele lat i bardzo bezpiecznym dla psa. Bardzo bezpiecznym dla psa i sympatycznym. Świetnie sprawdzają się u psów mniejszych, z bardziej delikatnym, takim jedwabistym włosem. Mogą niestety wywoływać reakcje alergiczne w miejscu podania. Jeżeli widzicie państwo, że zwierzę się bardzo interesuje tą okolicą po podaniu takich kropelek, swędzi, coś się dzieje nie takie, zaczerwienione, wtedy gorąca prośba, żeby takie miejsce umyć płynem do mycia naczyń albo innym płynem, który bardzo dobrze rozpuszcza tłuszcz. Ale generalnie taki płyn do mycia naczyń najlepiej by się sprawdził. Zdecydowanie warto takiego zwierzaka pokazać w lecznicy i w przyszłości już po prostu nie stosujemy kropelek. Minusem jest też kropelek to, że pies nie powinien być kąpany 3 dni przed ich nałożeniem i 3 dni po ich nałożeniu. Wobec tego warto o tym pamiętać, bo jeżeli państwo pominiecie te interwały, to jest bardzo duża szansa, że ta ochrona będzie zdecydowanie słabsza i niestety jakiś dziad po prostu się przyplączy. Kolejna rzecz, drodzy państwo, jak nakładamy? Musimy zrobić przedziałek musimy zrobić na szyjce, na grzbiecie. Zdecydowanie po prostu nie polewamy gdzie bądź w sierści tymi kroplami, tylko rzeczywiście chodzi o to, żeby substancja czynna spotkała się ze skórą. Ona wtedy się wchłania przez tą skórę i będzie mogła tego pacjenta zabezpieczać.
One zazwyczaj działają od 2 do 5 tygodni, no to już w zależności od tego, jakiego producenta Państwo obdarzycie zaufaniem tutaj, trzeba sprawdzić na opakowaniu, kiedy podać kolejną dawkę. Największym natomiast minusem kropli moim zdaniem jest to, że Państwo po prostu w natłoku codziennych spraw i obowiązków nie pamiętacie, żeby zabezpieczać psa czy kota regularnie. I najczęściej właśnie pacjent zabezpieczany kroplami, na którymś etapie swojego życia przychodzi ze kleszczem i ze chorobą odkleszczową właśnie z tegoż względu, że zapomnieliśmy przedłużyć tej ochrony, więc nie jest to najlepszy sposób dla osób zapominalskich, zabieganych albo takich rzeczywiście, które po prostu nie pamiętają takich dobra. Opcja druga, obroża. No tak, tutaj też pewne obostrzenia są, dlatego że żeby ona w ogóle działała, ona musi być dobrze założona. Słuchajcie, zawsze jest mi tak strasznie żal właścicieli, którzy przychodzą do mnie, wydali kupę kasy na najdroższą na rynku, najsławniejszą obrożę, która działa w ogóle 8 miesięcy, jest wodoodporna. Cuda wianki, a pies przychodzi po prostu z kleszczem i jeszcze z chorobą odkleszczową. No, dno. Dlaczego? Bo jest źle założona. Obroża, słuchajcie, żeby działała, po pierwsze musi być noszona, bo ona zazwyczaj działa po 48 godzinach od założenia, to jest raz. A dwa, musi przylegać do szyi. Tutaj powinny nam wejść 2 palce pod tą obrożę, nie więcej. Jeżeli ona się nie ogrzewa i jeżeli nie ma ta substancja czynna kontaktu ze skórą, to ona zwyczajnie nie będzie działała, jeżeli ta obroża będzie dyndała jak korale. Więc trzeba dobrze założyć. Plusem jest to, że rzeczywiście część z nich jest wodoodporna. Plusem jest to, że zwłaszcza jeżeli wybieramy jakąś taką właśnie na pół roku czy 8 miesięcy, no to rzeczywiście problem mamy z głowy i nie musimy o niczym pamiętać. To jest fajna opcja. Jeżeli jest tak, że pomimo tej obroży zdarzają nam się jakieś kleszcze, to wtedy można ją śmiało połączyć z kroplami po prostu i wylać takiego psa dodatkowo kroplami mającego już obrożę, żeby zintensyfikować tą ochronę, skoro nasz pacjent jest taki smakowity. Nic złego absolutnie nie powinno się wydarzyć. Jeżeli chodzi natomiast o kwestię ostatniej, najnowszej opcji i najdroższej też, to jest zdecydowanie, słuchajcie, kwestia tabletek. Tabletek, które przyjmujemy raz, my kupujemy. Tabletek, które przyjmują psy i koty raz na miesiąc albo raz na 3 miesiące i one po zjedzeniu raz działają właśnie ten bardzo długi czas, wchłaniają się i tam kursują. Kleszcze się wtedy potrafią rzeczywiście na takim psie znaleźć, nawet potrafią go użreć, ale jak tylko go użrą, to usychają i umierają. Więc jest to rzeczywiście fajna forma zabezpieczenia, zwłaszcza dla tych psów, słuchajcie, które są dużymi rasami, mają bardzo gęstą sierść, dużo podszerstka i u nich rzeczywiście te takie zewnętrzne formy ochrony nie przynoszą pożądanego efektu. Z moich doświadczeń wynika, że te preparaty są bardzo bezpieczne. Stosowaliśmy je u pacjentów z alergiami, z problemami endokrynologicznymi, młodszych, starszych, pacjentów, prawda, z jakąś obniżoną odpornością, pacjentów chorych na nowotwory zabezpieczaliśmy w ten sposób i rzeczywiście to bardzo fajnie działało. Nie spotykaliśmy się z jakimiś efektami ubocznymi podawania tych leków, więc uważam, że jest to całkiem fajna alternatywa. Którą wybrać? Osiołkowi w żłobie dano tyle preparatów na kleszcze. Drodzy Państwo, musicie sobie zadać to pytanie we własnym serduszku, to rozważyć, ewentualnie porozmawiać z recepcjonistą, technikiem czy lekarzem prowadzącym. Jakie mam zasoby finansowe? Jakiego mam psa czy kota? Jak go użytkuję, prawda? I gdzie? Czy jestem właśnie typem takiej zapominalskiej gabci? Czy jestem typem takiej skrupulatnie wszystko, prawda, notującej w notesiku kajetniczyku, w notesiku kajeciku paniusi, która będzie rzeczywiście o tym co bite 4 tygodnie pamiętała? No tutaj, prawda, to już do rozważenia. Tak czy siusiak, drodzy Państwo, musimy zabezpieczać swoich podopiecznych, dlatego że temu kleszczu będzie wszystko jedno, koniec końców, czy użre nas, czy psa. Więc jeżeli pies albo kot tego kleszcza nam do domu przyniosą, to jest też niebezpieczeństwo dla nas, kochani. Więc wypowiedzcie kleszczom wojnę. Niech podnoszą te swoje rachityczne łapki w geście poddaństwa, ale wy nie bierzcie jeńców. Dajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście jeszcze posłuchać. Jakie są Wasze doświadczenia z kleszczozordami? I zapraszam na kolejne odcinki. Miejmy nadzieję, już bez robactwa. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.